Cześć wszystkim, z tej strony Radek Chodkowski, humanista na giełdzie. Kolejny raz rzucam okiem na wykres. Wykresów mamy pięć, na wszystkich to samo niestety. Na wszystkich to samo, na wszystkich dywidenda i na wszystkich to, co się dzieje po dywidendzie, a dzieje się niedobrze. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, czy nie. W każdym razie ja pierwszy raz zwróciłem na to uwagę w przypadku playa, czyli odcięcie dywidendy od kursu, które było katalizatorem bardzo silnych spadków na walorze. Play to pokazał bardzo wyraźnie jako pierwszy, później podążyły za tym kolejne spółki, zaraz to wszystko będę, będę pokazywał, natomiast zobaczcie co się działo, prawda? Na Playu notowania generalnie, tak jak one wyglądały, tak wyglądały, no może nie były jakoś super entuzjastycznie i wzrostowo nastawione, natomiast wszystko było w miarę ok, do czasu aż od kursu odcięta została dywidenda, to jest oczywiście ta luka, w tym momencie tak naprawdę rozpoczęły się na rynku bardzo silne spadki, które no, z poziomu około 30 do 23 zł zawędrowały, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo mm, kurs przebył. Zastanawiam się... Nad mechanizmem czegoś takiego, nad mechanizmem takiego właśnie yy, stanu rzeczy, co się dzieje, co się dzieje, że inwestorzy trzymają akcje do dnia dopóki ta dywidenda jeszcze w kursie gdzieś jest uwzględniona, po czym tej dywidendy już nie ma, następuje gwałtowna realizacja zysków i sprzedaż. Być może nie wszyscy pamiętają, że przy odcięciu dywidendy jest luka dywidendowa, prawda, więc pierwsza sesja to są pękające stop lossy, bo ludzie sobie poustawiali stop lossy na przykład na poziomie, nie wiem, 31 zł dajmy na to, a po odcięciu dywidendy kurs od razu przeskoczył poniżej 31, prawda, więc początek to jest realizacja zysków, no ale co dalej? Ale co z kolejnymi sesjami? Mm. Nie wiem, szukam, szukam jakiegoś logicznego uzasadnienia dla czegoś takiego i, i po prostu nie znajduję, bo, bo widzimy, że po odcięciu dywidendy od spółki, znaczy ja nie oceniam fundamentalnie spółki, prawda, żeby to było jasne, natomiast rzuca mi się w oczy i te pięć przypadków, które wam pokażę, to, to właśnie będą o tym świadczyły, że dopóki dywidenda jeszcze w kursie jest uwzględniona, jest ok. Natomiast jak ona jest odcinana, no to automatycznie kurs leci, 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 leci do dołu. No to, co się dzieje później, to już jest inna. Historia, no bo dywidenda była odcięta ostatniego dnia kwietnia, natomiast już mamy koniec czerwca, prawda? Więc dwa miesiące to jest trochę długi czas. Natomiast świeża, świeża dywidenda Atal też widzimy, prawda? Atal był podklejony pod 44 zł. Do tego poziomu on się tutaj zbliżył i yy... I naprawdę gdzieś tam przez jakiś czas walczył z tym poziomem. Później dwie sesje spadkowe, odcięta dywidenda i po podcięciu dywidendy, tak naprawdę, znowu z 38 na 34 zł kurs przejechał. Można powiedzieć bez wyraźnego powodu, prawda? Coś się zmieniło. No, faktycznie nie było najlepszego klimatu na rynku w ostatnim czasie, ale wydaje się, że tutaj dywidenda była właśnie takim kluczem i taką istotną datą, która. Która coś na rynku zmieniła. Kolejny przykład spółki: British Automotive Holding. Jak zapewne wiecie, albo nie wiecie, no to była część, część biznesu wydzielona z innej spółki, więc całym tym starym wykresem się nie przejmujemy. Natomiast dywidendę mamy tamtego 16-15 maja, ja może trochę to przybliżę i zobaczcie, do czasu odcięcia dywidendy, to są te notowania, tak naprawdę z kursem niewiele się działo, no generalnie wszystko było ok, nagle pyk, dywidenda i po dywidendzie z 8 zł już jesteśmy na 5,50, 5,40, więc naprawdę bardzo, bardzo silny ruch rynkowy, no. Każda spółka może ma jakąś historię, prawda? British Automotive Holding ma, są tam obawy, że zmiany dotyczące leasingu wpłyną na wyniki finansowe spółki, plus oczywiście gdzieś tam też perspektywa, że. Po spowolnienie gospodarcze też się przełoży na segment tych samochodów premium. Natomiast to było wiadomo wcześniej. To się nie zmieniło z dnia na dzień w ciągu jednej sesji, kiedy ta dywidenda została odcięta, więc tym bardziej dziwi mnie taki właśnie przeskok po dywidendzie. Kolejna spółka Budimex. Też zobaczcie, co się działo. Kurs oscylował powyżej 180, praktycznie. No, Nie licząc tego, to, to, to żeby zejść poniżej 180, to byśmy się musieli cofnąć aż do 16 roku, prawda? Nagle odcięcie dywidendy. Wynikająca z tego luka dywidendowa, która jest czymś zupełnie naturalnym, nawet jestem w stanie uznać, że pierwsza spadkowa sesja również jest czymś naturalnym, bo to są stop lossy osób zapominalskich, które ustawiły sobie poziom wsparcia gdzieś tam w okolicach 180, nie zdjęły zleceń, a wiedząc, że jest dywidenda, no to te zlecenia powinny być zdjęte no i te zlecenia się załóżmy na pierwszej sesji realizowały. Więc pierwsza sesja ok. Natomiast to z kolejnymi sesjami, prawda? Widzimy, że ten rynek spadał, spadał, spadał naprawdę bardzo mocno. Jedyna różnica dywidenda. No i ostatni przykład tej spółki. Być może znajdę jeszcze więcej, natomiast chciałem Wam pokazać te kilka, które które mi się rzuciły w oko, to jest bank handlowy. tak? Oddalimy trochę wykres, żeby było widać perspektywy na banku handlowym. I tu również jakiś ruch spadkowy. Nagle dywidenda i po dywidendzie znowuż z tych 72-73 złotych kurs od razu na 67 praktycznie w ciągu dwóch, trzech sesji spadł. Ostatnio była jakaś podbitka, natomiast no nie zmienia to faktu, że od razu po dywidendzie notowania zleciały bardzo silnie w dół. Ciekaw jestem, co mogło się przyczynić do takiego stanu rzeczy. Być może wy będziecie mi w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Nie wierzę w argument, że inwestorzy chcieli mieć akcję z dywidendą, tak? i czekali z różnych powodów na to, żeby to dywidendę dostać, a później jak już dywidenda od kursu została odcięta, to inwestorzy akcje sprzedali. Nie ma w tym matematycznego sensu, prawda? Gdybyśmy mieli y, jakąkolwiek dywidendę, no to de facto część wartości akcji zamieniamy na gotówkę. Y, I wynik jest ten sam, a uwzględniając podatek od dywidendy, to nawet wynik jest ujemny z takiej operacji. Więc tym bardziej dziwię się, tym bardziej odrzucam argument, że ktoś mógłby chcieć mieć akcję dla dywidendy, a po dywidendzie już realizuje swoje plany sprzedażowe. Yy. Od utrzymywane od paru miesięcy. No, no ja tego nie, nie kupuję generalnie. Także czekam na Wasze komentarze, być może będziecie w stanie mi coś podpowiedzieć, bo te odcięcia dywidendy występowały w różnym czasie, bo, bo widzimy, że Play to jest jeszcze kwiecień, Budimex to jest po końcówka maja, Atal to jest znowuż 20 tam czerwca, prawda, więc różne daty Samo zjawisko, czyli właśnie spadki po odcięciu dywidendy od kursu. No, mogę powiedzieć, że ta dywidenda zazwyczaj bywała spora. To nie jest jednoprocentowa, dwuprocentowa dywidenda. Ta dywidenda zawsze tam 4-5-6%, nawet więcej miała. Natomiast no, ciekaw jestem, co to może być. Jeśli wiecie, piszcie w komentarzach. Jeśli nie wiecie, mam nadzieję, że się dowiem i za jakiś czas będę wam mógł o tym opowiedzieć. Tymczasem na dzisiaj to wszystko. To był krótki rzut oka na wykres. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia kolejnym razem.